Siemanka, z tej strony Pia, a dzisiaj spróbuję zrobić coś niesamowitego dla mnie, a mianowicie spróbuję wybudować dom do 10 tysięcy simoleonu. Wiem, że wcale nie brzmi to tak groźnie, ale uprzedzam uprzejmie, że ja nie jestem jakimś super budowniczym i właściwie to moje domki są dość specyficzne, co pewnie za chwilę zobaczycie. Działka idealna, sama bym chciała tutaj mieszkać, kody wpisane i ja wam nie będę tutaj gadała o tych kodach, bo ich jest kilka, więc po prostu w opisie pod tym filmem wam napiszę je i co one właściwie robią. 10 tysięcy na koncie naszej rodzinki jest, no to zaczynamy budowanie. Nie mogę się doczekać. Zaczynam typowo, czyli po prostu od budowania murów i to pewnie nam wyjdzie już bardzo drogo, więc ja zaczynam tutaj w głowie kombinować, jak to rozpracować i będę chyba tutaj polegała bardzo na ogrodzie, bo wiecie, jak mamy 10 koła na cały dom, umeblowanie i w ogóle wszystko, no to chyba tym takim główną atrakcją tego budynku powinien być ogród. Będę również korzystała z trybu testowego, a tam, z tego co kojarzę, jest dużo takich darmowych roślin fajnych, więc wykorzystamy sobie je na pewno do ogrodu w przyszłości i zazwyczaj ta rozgrywka się zaczyna od tego, że po prostu sobie tworzycie jedną simkę, jednego sima, który potem tworzy resztę rodziny i zastanawiałam się, czy zrobić po prostu ten dom jednopokojowy dla jednego sima, ale stwierdziłam, że lubię wyzwania i tutaj zrobiłam od razu gotową rodzinę trzyosobową, czyli taką mini rodzinę, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jednak usunęłam te łuki i tutaj zaczyna się pierwsze cwaniak z mojej strony, bo zazwyczaj zrobiłabym coś takiego. Chcę tutaj walnąć taką im altaneczkę, że na której mogliby po prostu jeść i robić różne inne rzeczy, bo nie będziemy miejsca mieli na jadalnię i by to wyglądało mniej więcej w ten sposób, żebym zrobiła mniej więcej coś takiego, nie? To już wydaliśmy na to ponad 1000 i teraz usunęłabym te wszystkie ściany tutaj po bokach i zostawiła taką właśnie altankę. Ale nie trzeba wcale tego robić, bo my mamy platformę za darmo, czyli po prostu takie zwykłe platformy i ja sobie zrobię po prostu w ten sposób, nic nie płacimy, nadal 8 tysięcy w kieszeni, nie? Bogactwo, trzeba korzystać jak dają, trzeba korzystać, o, i będzie coś w tym stylu, plan jest dobry, nie wiem jak będzie z wykonaniem, bo w sumie to ja nie mam pojęcia, czy się wtedy zmieszczę po prostu z moimi drzwiami. O nie, ja tutaj się wznoszę na szczyty budownictwa, ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Kochani, jaram się jak nie wiem, więc na razie to wygląda w ten sposób, że tutaj będziemy mieli taki salon razem z kuchnią i z takim pokojem dziennym. Tutaj łazienka, pokój dla dziecka i sypialnia rodziców i to będzie wyjście na platformę, a którą jest tak naprawdę nasz taras a la balkon. Domek z góry wygląda tak i teraz trzeba mu powalować z wierzchu ściany. No ja nie wiem, bo może niektórzy to robią na końcu, ale ja jakoś tak jestem przyzwyczajona, że jak już zrobię te mury i wszystko wokół domu takie podstawowe, to zawsze właśnie zabieram się za malowanie ścian. Chcę tylko powiedzieć, że kocham ekożycie za te okna, które kosztują 20 simoleonów za sztukę. Jezu, tak, te okna ratują życie. Jacie, jak ja się rozwijam tutaj na tym odcinku. Nagle sobie wpadłam na taki pomysł, wiecie, że skoro tutaj są takie drzwi przy drzwiach z tej strony i tutaj w tym rogu już nic nie postawię, to czemu by nie oddzielić tego i po prostu, wiecie, zaoszczędzić miejsca i na przykład tych do pokoju rodziców nie dawać tu, jak planowałam, tylko tu i tym sposobem, tylko tutaj jest miejsce zajęte przed tymi dorsami. Dom postawiony, a 6 tysięcy zostało i prawdopodobnie będę musiała go zmniejszać, ale totalnie sobie tego nie wyobrażam. Pokażę wam, jak to wygląda. Tu jest ten nasz taras, który nas nic nie kosztuje oprócz tych płytek. Chcę wam pokazać Janusza Budownictwa. Pia Janusz Budownictwa. Jeżeli uważacie, że to jest Janusz Budownictwa, to napiszcie, bo zobaczcie to. Ja nie wiem, jak ja mam to wytłumaczyć. No bo najlepiej to by było takiego schodka tutaj dodać, ja tak sądzę, nie? Ale no, to jest jednak wydatek. To jest jednak wydatek i zajmuje ten schodek miejsca dużo. Najtańsze łóżko, które ma godność człowieka, czy tam sima, to kosztuje 400 simoleonów. I jak sobie dołożymy 30, to mamy super ładne. Nawet możemy wybrać różowe, które będzie pasowało do pokoju. O kurczę, ale mam teraz dylemat moralny. Tu jest robaczywe podwójne łóżko, nie? I ono ma robaki.
ale kosztuje 25 simoleonów. I zaoszczędzę ponad 200. Nie wiem, co robić. Ile ja się musiałam tutaj nakombinować, żeby mi to jakoś wyszło. I finalnie powiększyłam pokój dla dziecka, bo mimo wszystko dziecko spędza więcej czasu u siebie w pokoju. Ma tam swoje rzeczy, odrabia załóżmy tam lekcje, czy robi różne rzeczy, bawi się, a starzy to w sumie tylko śpią, tak jakby w sypialni. I resztę spędzają w całym domu, bo wiadomo, że muszą gotować, zająć się domem i tak dalej. Więc stwierdziłam, że powiększę jej pokój dla dziecka, kosztem pokoju rodziców i wyszło to w miarę spoko. Łóżko im kupiłam finalnie za 560, ale jeszcze możemy wymienić na to z robakami. Nie ma problemu i zostało 4000. Kuchnia jako tako skończona i mam dobrą wiadomość. Rozgadywać się tutaj nie mam zamiaru. Po prostu weźmiemy najtańszy stół. 11 seconds later. To jest idealny stół do naszej rodziny. 255 simoleonów. Mamy jeszcze jakieś krzesła za dychę. Krzesło za 15 zł. Boże, ono wygląda okropnie. To krzesło wygląda, jakby kazali siedzieć ludziom na nim za karę. Ale mamy tutaj krzesło do kompletu, ale ono kosztuje 45. No dobra, ej, no wiecie co? Najgorsze jest to, że z tych tanich to żadno w sumie nam nie pasuje do tego stołu. To jest idealne krzesło. 45, zrobię to, 45 i trzecie, bo co? Co, gości? Gości? Jak gości, to niech sobie swoje krzesła przynoszą. Zrobię to, nie, zrobię to, muszę, tak, jestem teraz spełniona. Ale żeby było na bogato, to jeszcze je tak rozstawimy, że to nie jest przypadkowe, że co wy sobie myślicie, że nas, patrzcie, jaki stół, że nas nie stać? Jestem obecnie w przedmiotach testowych i po prostu mam tutaj niebo, bo tu jest tyle rzeczy. Ile my rzeczy będziemy mogli zrobić, więc ja sobie teraz po prostu będę wyjmowała tutaj na teren takie, które są ciekawsze, które nam się przydadzą i oszczędzę wam tego. O, jak to wygląda fancy i kosztuje zero. Dobra, i będę sobie tak teraz sierała i wyciągała te wszystkie rzeczy. Oszczędzę wam tego, tak jak wspominałam. I potem jakoś sobie ładnie ozdobimy, przyzdobimy cały domek, zrobimy ogród i tak dalej, i tak dalej. 700 simoleonów zostało, zobaczymy, co z tego będzie. Musimy się zobaczyć za chwilę, a ja muszę wam pokazać teraz, że ja stawiam zarąbisty płot i za darmo go stawiam, bo nic nie kosztuje. Patrzcie na to. Chcę wam to pokazać. Chcę wam pokazać, co robię ze swoim życiem o drugiej w nocy. Zobaczcie, jaki już ogród. Znaczy, co nie jest, w ogóle to są losowe rzeczy postawione w losowych miejscach. Ale chciałam wam pokazać, kochani, za to, jak nam się udało sprytnie zrobić kuchnię, bo ona wygląda nawet całkiem nieźle. Łazienka również. Zobaczcie, co wyczaiła. Nikt tego nie będzie miał w domu. Weźmy się sprzedać to łóżko i kupić im zapchlone łóżko. W sensie to łóżko z robakami, okej? Okay? Te kwiaty.
kwiatki. W ogóle udało mi się dorwać bukieciki. Tutaj są właśnie bukieciki. Też je gdzieś zaraz umieścimy. Środek tutaj wygląda też nieziemsko. Ale. Wracając jeszcze do budowania, to nie mamy kosza na śmieci. Ja tutaj chciałam dać takie nowatorskie rozwiązanie i wybrać ten z miejskiego życia, który jest po prostu sypem. I jeżeli mam taką możliwość, to zawsze go biorę, bo to jest świetne. Słuchajcie, nie zabiera zbyt wiele miejsca i po prostu sobie robicie taki syp tutaj na przykład, nie? I nie musicie mieć już takiego kosza. Możemy go usunąć i mamy już 4 dyszki. Wow, szaleństwo. Ale macie taki syp. No i wiecie co? Z racji tego, że tutaj za bardzo miejsca nie ma, to damy ten syp tutaj. O. I będzie gitara. I teraz po prostu będą sobie tutaj te śmieci wyrzucać z domu do sypu. I zrobimy sobie tutaj takie kwiatuszki różne kolorowe. Niech po prostu będą. O, jeszcze może pomarańczowe gdzieś tak tutaj. I jest pięknie, kwieciście, cudownie. Uważam ten domek za skończony. Nie, jeszcze nie, zapomniałam. Bo, kochani, jest taka sprawa, że tutaj nie będziecie mieli za dużo światła, bo nas nie stać było na lampy. No tak wyszło, a już nie mam z czego obciąć. Ale ta wisząca lampa kosztuje 50 i brakuje nam tak mało. Ale ja nie mam pojęcia, co ja mogę sprzedać. Wiecie co? Sprzedam te serduszka tutaj na ścianie. Ale nie wiem, czy mi się to w ogóle złoży. Nie, złoży mi się, dobra. Mamy to i mamy lampę. I będzie jedna lampa w salonie i w kuchni. Na spółę. Weźmiemy tą większą, a co? Więc będziecie musieli sobie dokupić, jak zarobicie. Sorry! Szukałam jeszcze więcej dyni i znalazłam taki świetny, cudowny lampion. Różowy, ale są różne kolory. I o, super jest ten lampion. O, nawet ten pasuje, nie? Tylko byśmy sobie go pomniejszyli i na przykład tutaj postawili, pod tym. Ale genialne! I sądziłam, że coś takiego znajdę. I to jest najlepszy dowód na to, że to jest świetna opcja korzystanie z tego trybu testowego, żeby jakieś tam rzeczy jeszcze wynaleźć. Ale tak pomyślałam, że w sumie to byśmy mogli dać jeszcze jakieś takie lampionki na zewnątrz, nie? Dają troszeczkę mniej światła niż się spodziewałam, jak możecie zobaczyć, ale fajny klimacik. Tutaj mamy naszą rodzineczkę, jest Seban, jest Estera i jest nasza córeczka Lina. Zanim ich wprowadzę, to oczywiście zrobimy sobie room tour i pokażę wam cały domek i ogród. Więc wejście jest tutaj, zapraszam do środka. To będzie bardzo krótki pokaz, ponieważ no ten dom też nie jest duży, nie? Dobra, jesteśmy w środku. Jak wchodzimy, to tutaj mamy kuchnię. I kuchnia jest bardzo mała, ale elegancka i fajna. Nie wiem, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam swoją drogą. Tutaj w kuchni te obrazy były za darmo jak coś. Zapłaciliśmy tylko za to. Potem tu jest od razu salon, który ma w sobie tylko jedną kanapę, obraz, no i telewizor za 25 simolonów. A tu jest łazienka i ja z tej łazienki jestem mega zadowolona, bo zobaczcie, co ja tutaj odwaliłam. Znalazłam taki posąg, on był olbrzymi, a ja go pomniejszyłam i wygląda to fajnie. Jeszcze by się przydały jakieś obrazy, no ale wiecie, no ograniczyło nas trochę budżet. Także jestem zadowolona tak czy siak. Pokój naszego dziecka. Czyli pokój dla dziecka. No i to wygląda tak. Tutaj bym pewnie zmieniła wiele rzeczy, ale i tak jestem zadowolona, podobnie jak w przypadku łazienki, bo zrobiłam co mogłam, żeby tutaj cokolwiek było. I zabawki, ta zabawka i ta zabawka jest za darmo. No i naprzeciwko jest pokój rodziców, taka duża sypialnia i tutaj, słuchajcie, jest półka na książki, na różne takie pierdoły. Tutaj też wszystko, co jest na tej półce, to było za darmo, z wyjątkiem tego jednego kwiatka za jeden simoleon. Jedyny problem może być, że ci simowie będą musieli wchodzić do łóżka po kolei, w sensie najpierw osoba, która śpi przy ścianie, a potem przy brzegu, ale jak to się ogarnie, to będzie dobrze. No i w sumie to cały dom wam pokazuję. Ale wyjdźmy sobie na taras. I uwaga, na taras nie ma wyjścia tędy, bo to jest bez sensu. Tak jakby zaoszczędziliśmy na drzwiach i też, no tak dziwnie wyglądały, taki Janusz budownictwa, jak wspominałam. Tylko wychodzimy sobie tutaj, to jest tylko kawałek, wychodzimy sobie tutaj i od razu możemy przejść na taras z tej strony, jak wyjdziemy sobie do nas na schodki. I teraz wygląda tak. Mamy tutaj
tutaj jest stolik, czyli po prostu jadalnię czteroosobową z pięknym bukietem na środku. Tu są jakieś takie pierdółki. To jest ogród. Tak się zaczyna, tak on wygląda i on jest po prostu epicki. Zobaczcie na to i jak kolorowo, ile kwiatów i tak dalej. To jest nasza skrzynka pocztowa, też za darmożkę z Włóczykowych Historii. Pasuje do ogrodu i idziemy sobie do naszego tutaj ogrodu. Ścieżka prowadzi tutaj, patrzcie, też ozdoba, ścieżka prowadzi tędy do takiego posągu. To jest chyba leniwiec, nie? Tak mi się wydaje. Więc idziemy sobie i możemy sobie dojść tutaj do posągu leniwca i skręcamy sobie i mamy tutaj miejsce do łowienia rybek. Zarąbisty stawik, jaram się nim jak nie wiem i ja będę tym domkiem grała, już to widzę, przez najbliższe pół roku co najmniej, bo bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wy szczerze napiszecie mi w komentarzach, co myślicie. Tu są rybki, które się złowi, można od razu powiesić, a tu jest oczywiście stawik do łowienia rybek, są flamingo. Mingi. I jest pan rybak, który jest ukryty tutaj w gąszczu. Jeszcze mamy takie super drzewko z lampami. Niestety nie pamiętam, z jakiego to było pakietu. No i mamy fontannę tutaj. I tu by się przydała jakaś ławeczka. Może jakiś stolik z grillem czy coś. Możecie sobie tu zrobić miejsce na grilla. Niestety ja nie mogłam, bo nie starczyło nam hajsu. I tak to wygląda. To jest nasz cały ogród. Z góry wam teraz go pokażę. I idziemy już grać. Zajarałam się tym ogrodem na Ament. I zanim zaczniemy grać, zagramy sobie dzień, to sobie tutaj udostępnię dla was ten domek. Na koncie Mastiano możecie go pobrać. Czy wy to widzicie? 9928 to kosztuje. Nawet nie 10, bardzo się cieszę. Tutaj dodałam pod nazwą 10 tysięcy Piurpia domek. Lira mi wtóruje tutaj. Tutaj macie opis i hashtagi, ale na koncie Mastiano znajdziecie. Ja teraz udostępniam domek w galerii, można już pobierać, można grać. To co, może na początku każemy Esterze ugotować jakiś posiłek dla rodziny, bo no mogą się tutaj troszeczkę czuć już głodni. Ej, ale Beka, ja zapomniałam o kuchence? Za mało pieniędzy, już się wystraszyłam. O nie, wiecie, że ja zawsze o czymś zapominam w kuchni. Albo o zlewie, albo o lodówce, albo o kuchence. I już myślałam, że zapomniałam o kuchence. Ale na szczęście okazało się, że po prostu mamy za mało pieniędzy, żeby cokolwiek ugotować. Nie dowierzę. O, jak biegnie na ryby, tak jest. Zapraszam, jakieś szczęśliwe, się nie dziwię. Też bym była tutaj szczęśliwa. Tu, okej, okay. Jak to będzie wyglądało? Nie, no wygląda fajnie, bo on po prostu sobie łowi. Za ogrodzeniem rzucił przynętę, nie? Ale spoko. Przyszła też nasza dziewczyna. Jakieś tam rybki się łowią. A ty czemu nie idziesz łowić ryb? Chodź tutaj z nimi, połów ryby. Idź na ryby z nimi. Czy nie możesz? Możesz. Idzie. Ten ogród wymiata! Ale ja wiem, dobrze, już się przestaje nim jarać, bo pewnie macie dosyć. Okej, okay. I każdy sobie łowi rybkę. Wystarczy, że jedna osoba złowi. Super, że coś złowiłeś. Cieszę się. Ile to kosztuje? 21, ulala. Dobra, to ty jesteś wolna i idziesz zrobić obiad dla całej rodziny w końcu. Gotowanie w kuchni wygląda legit i dzięki tym szafkom z zimowej eskapady mamy dużo miejsca w kuchni, bo oni wszystko mogą tutaj na dole, tak jakby wiecie, stawiać, nie? No i przyszli sąsiedzi z odwiedzinami, więc zaraz ich przywitamy. Sobie tutaj gotuję tą sałatkę, bardzo ładnie, bardzo fajnie. A z kolei na tarasie nakrywa do stołu nasze dziecko. Te dynie są nierozpalone swoją drogą, trzeba je rozpalić, więc pamiętajcie, żeby to zrobić, bo ja totalnie zapomniałam o tym i dodałam domek bez rozpalonych, więc niech to będzie wasza przyjemność. Dobra, przywitał gości. Siema Desko, witam w naszej okolicy, wchodźcie do środka. I weszli do środka w ogóle wszyscy teraz. O, jak się zachwycają, że dom czysty. To jest super, no czysty, czysty, dopiero świeży co wybudowany. A oni w sumie oleli sąsiadów i siadają po prostu do jedzenia. Ale pięknie to wygląda, jak sobie jedzą na tarasie. Tylko wiecie co, jak będzie padał deszcz, nie, no to pewnie będzie lipa. Ale mają kanapę i będą mogli sobie iść na kanapie wtedy przed telewizorem. Więc wszystko jest przemyślane. Ale zobaczcie, jaką oni mają piękną okolicę. Tam jest ocean, czy tam morze, morze chyba. Tutaj wiecie, wszędzie zielono. Z tej strony znowu ogród, no żyć, nie umierać. I pojawił się ten słodki króliczek z kurzu. Masz, zjedz sobie kurz, jak on śmiesznie je ten kurz. W ogóle ile ludzi u nas na chacie teraz, a teraz go nadepła. Okej, okay, i zniknął. Oj, kochani, tablet jednak nie działa, niestety. Tablet jednak nie działa.
Nie da się go naprawić, więc go po prostu usunę na ten moment. Myślałam, że będzie działał, ale to nic. Pobaw się swoją zabawką na przykład. O, porób sobie coś fajnego. Zabawać się akurat przyda. To jest taki powiększony miś i śmiesznie się nie bawi teraz. Stary fanatyk wędkarstwa. Cały czas koleś łazi na rybę bezustannie. Ale dobrze, że mu się podoba i dobrze bardzo, że jest zadowolony. Tutaj lekcje zaraz będą odrobione. I można na przykład spędzić wspólnie czas przed telewizorem. Zobaczmy, jak będzie wyglądało oglądanie wspólnie filmu całą rodziną. O, na przykład weźmy sobie, zobaczmy kujonów z kampusu. Zaznaczmy naszą rodzinkę. Bjorn, co ty tu jeszcze robisz? Wypadł do domu. Jest w porządku, dziewczyny siedzą na kanapie, normalnie same sobie usiadły. O, właśnie się zamienili miejscami, nie czaję tego. Aha, bo ty będziesz się bawiła misiem, ale super, nie wiedziałam, że można się bawić i równocześnie oglądać film. Widzicie, jaka mądra dziewczyna? I patrzcie, ona się teraz bawi i ogląda film z rodzicami. To jest bardzo fajne. Dzień minął nam bardzo szybko, ale jak przyjemnie. I teraz właśnie Estera kładzie Linę do łóżka. Ciekawe, czy się tutaj zmieszczą w tym pokoju. Chociaż ten pokój nie jest jakiś taki za mały. Ja bym powiedziała, że jest naprawdę w porządku. O, dobra, przyszła po 5 latach świetlnych. Skakuje do Uwera. Dobranoc, Lina. Dobranoc, miłej nocy. No i poszła spać. O nie, będzie buzi na dobranoc. Ale słodko. Umieram ze słodkości. Dobra, udało się. I teraz trzeba położyć resztę spać. Właśnie, bo tutaj, słuchajcie, z tym łóżkiem jest taki myk, że trzeba będzie po prostu ich podzielić, bo na ten moment to wygląda tak, że on się rozłożył po tej stronie przy brzegu, bo zawsze simowie wybiorą wam stronę przy brzegu, więc będziecie musieli po prostu klikać tam. O właśnie, i o to chodzi. I musicie zrobić tak, kliknąć tym simem, który śpi od ściany, żeby on poszedł spać od ściany, a drugi sim wtedy może sobie spać od brzegu, widzicie? Akurat ja bym zaznaczyłam, żeby się zdrzemnął. I w ten sposób oni mogą funkcjonować i mogą spać bez problemu. No dobra, wszyscy sobie śpią. Tak wygląda nasz domek. Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. I dziękuję wam, kochani, za oglądanie z tej strony Pure Pia. Wbijajcie na mojego Instagrama Pure Podłoga Pia. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobał ten film i napiszcie w komentarzu szczerze, co myślicie o tym domku i o ogrodzie i o całym filmie. Pozdrawiam was jeszcze raz. Dzięki i hejka!